Cześć, witamy Was na kanale Terasfera. Cześć. Słuchajcie, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku żegnaliśmy się właśnie z tego miejsca i mówiliśmy Wam, że troszeczkę nie wiemy, czy nas stąd nie przegonią. Dokładnie, bo tak było niewyraźnie, że niby nie można parkować, ale my sobie to zdefiniowaliśmy, że chyba jednak tutaj można. Bo tu są dwa parkingi, jeden jest tam na górce i jeden jest tutaj. I pod tym parkingiem na górce jest napisane no overnight parking. Tak zaraz zresztą zobaczycie na znaku. No właśnie, obydwa są na jednej tablicy. Ale zaryzykowaliśmy, stanęliśmy tutaj i słuchajcie, było wspaniale. Noc była taka cudowna. No. Superancko. Po prostu cichutko. Tylko odgłosy ptaszków, zwierząt, jakieś, nie wiem, szczekające lisy. Ja się trochę bałam w sumie, ale no, ale widok ale piękny. Źle. I w ogóle bardzo ciepło było w nocy. Tak, my wczoraj wieczorem siedzieliśmy do 12, nie? Tak, siedzieliśmy na dworze. Normalnie na krzesełka. Tego nie spodziewaliśmy, że jeszcze da radę siedzieć sobie na dworzu wieczorem. Ale także to było super. Trochę szampił deszczyk, ale taki bardzo mały, a my byliśmy pod drzewem, więc więc w sumie na nas nic nie padało. Nic nie padało. Miejsce jest super. Z rana obudziły nas bażanty. Tutaj niedaleko jest łąka. Tak, jest bardzo dużo. Trzeba uważać nawet jak się jedzie samochodem, bo tak, żeby nie rozjechać jakiegoś. Tak, bo jednego widzieliśmy rozjechanego niestety. No nawet nie jednego. No, a jesteśmy przy rzymskiej willi, przy ruinach tej rzymskiej willi. Podobno bardzo dobrze zachowana. Paweł coś wie więcej na ten temat, bo on jest miłośnikiem kultury rzymskiej. No lubię po prostu, ale nie aż tak specem nie jestem. No ale jest willa jest z III wieku naszej ery. W podobno bardzo dobrym stanie. To znaczy, no ruiny jak ruiny, ale zachowały się tam mozaiki. Także chcemy je zobaczyć. I widzieliśmy już takie mozaiki, jak byliśmy w Sewilli. Niedaleko Sewilli znajduje się stare miasto rzymskie Italica. Bardzo piękne. I tam są jedne z najlepiej zachowanych mozaik w ogóle w Europie. Także jak będziecie gdzieś w okolicy, to polecam, bo no, miasteczko robi niesamowite wrażenie. Także no, zobaczymy, jak to tutaj jest. A willa ta znajduje się niedaleko wioski Chadworth. W takim bardzo malowniczym miejscu. Tak, taka piękna dolinka i myślę, że dlatego taki był ciepły wieczór, bo byliśmy tutaj osłonięci od wiatru, dlatego że właśnie znajdujemy się w takiej dolinie. Tu obok jest taki wysoki las, więc też troszeczkę tu osłaniał, więc było tu bardzo przyjemnie. No i cóż, pójdziemy dzisiaj pozwiedzać tą willę. Na razie idziemy przejść się tutaj na spacer po okolicy, bo tam jest dopiero otwarte od 10. Więc jeszcze tam mamy. Jeszcze mamy trochę, w sumie, trochę czasu. W sumie już jest 10. No ale przejdziemy się tutaj, a później pójdziemy tam pozwiedzać, więc zostańcie z nami. Mnóstwo bażantów jest tutaj na łące. Tak, rano miał co chwilę, właśnie no, co chwilę tak sobie tam skrzeczą, słyszeliście? Trzeba wyłączyć czujnik gazu. No. Co mam robić? Chleb ukroić? A, w woreczku, no kurczę, zapomniałem, że mamy woreczek na chleb. Jakiś taki jestem lekko zmęczony. Tak to właśnie sobie robimy śniadanie w naszym wanie. Jak wam mówiliśmy w ostatnim odcinku, że
Cotswolds słynie właśnie z takich romantycznych, starych wiosek, malutkich mieścinek. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że w 100% się z tym zgadzam, bo nie wiem, chyba ty też, nie? Mhm. Super to wszystko tutaj wygląda. U nas trochę jesień do Anglii przychodzi później niż w Polsce. Tak, i mimo wszystko nawet w zimę jeszcze trawa pozostaje zielona, więc... Tak. Więc ta jesień nie jest tutaj tak widoczna, ale tutaj już widać. Wczoraj jak jechaliśmy, to fajne drzewa już były w takich różnych kolorach, czerwieni, pomarańcze. Monika, co to jest? Pasztecik z ciecierzycy. Jest soczewic. Kto go zrobił? Ja. No, Monika upiekła pasztet na wyjazd. Jest przepyszny. W ogóle przepis mamy od mojej siostry Kasi. Pozdrawiamy cię, Kasia. Ale każdemu wychodzi inaczej. Tak. Mi wychodzi inaczej. Kasi wychodzi inaczej, Pawłowi wychodzi inaczej, a mój też wyszedł inaczej. Ten sam przepis. Ale każdy jest bardzo dobry. Mój najlepszy, nie? Nie, mój najlepszy. Tak. Wczoraj mówiłeś, że mój najlepszy. Jesteśmy już w środku, także teraz powoli będziemy zwiedzali wszystkie budynki. A willa pochodzi z 360 roku naszej ery. No i przetrwała do końca panowania Rzymian tutaj w Wielkiej Brytanii. A później została zapomniana i dopiero w 1869 roku została ponownie odkryta. I tu właśnie wejdziemy do budynku. Będziemy chodzili po podłodze, gdzie chodzili możnowładcy rzymscy. Znaczy nie dokładnie po tej podłodze, bo tutaj są zrobione takie chody i takie podesty, a pod spodem jest ta właśnie oryginalna podłoga, więc będziemy mogli ją zobaczyć. Jak wiadomo, angielska pogoda nie rozpieszcza ludzi. Także Rzymianie wpadli na pomysł, żeby komnaty w swoich apartamentach ogrzewać. No mieli ogrzewaną podłogę. Było tutaj palenisko, w którym rozpalali ogień i ono podgrzewało wodę, prawdopodobnie, która przechodziła pod... Nie, po prostu ciepłe powietrze było nadmuchiwane tam w korytarzach okay. I pod podłogą i ogrzewało całą podłogę. Jesteśmy teraz w środku właśnie. Zmierzamy do pomieszczeń, gdzie znajdowała się główna jadalnia. No zobacz, jak to fajnie wyglądało. Tutaj były takie korytarze wzdłuż tego budynku. No i właśnie tak biesiadowali Rzymianie. Tak, jesteśmy w jadalni. Tak, w głównej. I tutaj jadalni. Jest pięknie zachowana mozaika. Wow! Wow, ale pięknie. To jest niesamowite, jak jest to zrobione. Wszystko jest zrobione z takich małych, wyciosanych kamyczków. No i tak jak wam mówiliśmy o tym ogrzewaniu podłogowym, to tutaj są właśnie tunele, jak widzicie, pod podłogą. No i kamienie się nagrzewało od ciepłego powietrza i to jest właśnie prototyp ogrzewanej podłogi. To dokładnie widać. Tak, tu jest dokładnie jak to wyglądało wcześniej. Była brama wjazdowa. Tak, a my jesteśmy teraz tutaj, w tym właśnie budynku. Idziemy tutaj wzdłuż tego budynku, tam widzieliście ten korytarz taki z mozaiki, a tutaj była właśnie stołówka, tutaj są latryny, ten czerwony daszek, a tutaj jest jadalnia. I tak to wyglądało. Potem sobie będziemy dalej tutaj przechodzili. Tak, później tam z lewej strony ten budynek to są apartamenty, w których żyły właśnie osoby, które się opiekowały, czyli właściciele tej willi. A tutaj były budynki, w których naprawiano różne rzeczy, w których wykonywano różne potrzebne, na przykład naczynia czy narzędzia różnych prac. Tak to wyglądało. Ale ludzie dorzucają opał
Tak, to jest to palenisko, które właśnie ogrzewa. Tą podłogę całą. Podłogę. A tu proszę, o, oczywiście co? Kobieta musi szorować mozaikę, no. No, nie musi, no ale... No, układali kilometrów i później tam układali, a potem trzeba było sprzątać. Oprócz ogrzewania podłogowego, Rzymianie również poprowadzili tutaj szereg rur, które doprowadzały wodę do różnych pomieszczeń. Tak, do łaźni, do latryn, no i wypuszczały tą wodę na zewnątrz. Były te wody z naturalnych źródeł. Także bardzo ta woda sobie. Byli w tamtych czasach. No. Brytyjczycy musieli być Brytowie, to musieli być tu zszokowani po prostu tą technologią, co oni tutaj w ogóle przywieźli. No tutaj jest fajnie pokazane właśnie. Tutaj stoi nasz ściapek. Tutaj przeszliśmy przez główne wejście i weszliśmy do tego budynku, w którym teraz jesteśmy. Potem będziemy zwiedzali tutaj te miejsca. No tutaj z tego serwisowego budynku, że tak powiem, gdzie naprawiano różne rzeczy, wyrabiano narzędzia. W sumie nic nie zostało, ale tutaj było główne wejście. Idziemy do łazienki. Wow. Wow. A więc tutaj był changing room, czyli taka przebieralnia. Tutaj niewolnicy pomagali zdjąć ubranie. Dalej był ciepły pokój, gorący pokój, czyli taka ciepła sauna i taka bardzo gorąca sauna. To był taki basen z zimną wodą, także po saunie, kąpielach można było... Po saunie można było skoczyć do basenu z zimną wodą. Tam w tym kominku, co było ogrzewane powietrze, które szło pod podłogę i ogrzewało podłogę, również znajdowała się ta cysterka z wodą. I kominek zarówno jak podgrzewał ciepłe powietrze pod podłogą, to również ogrzewał wodę w tej cysterce i tu była normalnie gorąca woda do kąpieli. No, zobaczcie, tam jest piękna mozaika. No, tam jest fajnie. Idziemy tam. Tutaj się pani opiekuje właśnie tymi mozaikami. Będą wykonywane jakieś prace. No właśnie tutaj byliśmy w tych łaźniach za tą ścianą, a tutaj właśnie na dole. Tak, tu na zewnątrz właśnie był boiler, który podgrzewany, w którym była podgrzewana woda dostarczana do łaźni. No właśnie, my mamy teraz piecyki gazowe, a oni mieli tutaj taki boiler. Ojejku, fajnie tu jest, klimatowo, nie? Ciekawe jestem, co jest w tamtym domu. A tutaj co jest? A tutaj jest jakieś jeziorko. Takie miejsce, gdzie można było odpocząć. To był taki basenik, wypływa tam naturalne źródło, które wypływa do tej pory, od tamtych czasów. O, a my teraz możemy się napić tej wody, bo jest ona butelkowana. Jest tu wydobywana stąd od 1571 roku. Także zaraz spróbujemy. Jak smakuje źródlana woda? Ja już ją chyba piłem tam w środku. No i? Dobra. Czujesz tą rzymską atmosferę? Tak, czuję te rzymskie kamienie. Pyszna. Tutaj mamy kolejne łaźnie. Jak widać, Rzymianie bardzo lubili się kąpać, ale nie tylko, bo łaźnie były dla nich tylko po to, żeby się w nich umyć i wyjść stamtąd, ale lubili tam spędzać czas. Takie były to miejsca spotkań towarzyskich. Odpoczywali, relaksowali się, rozmawiali. Mężczyźni rozmawiali o interesach, kobiety rozmawiały o ostatnich krzykach mody. Tam z tyłu z łaźni goście przechodzili tutaj do właściciela willi, ale tylko ludzie z najbliższego otoczenia mogli tutaj przebywać w tych pokojach. I tutaj taka ciekawostka. Tu są oryginalne stopnie, na których była ustawiona podłoga i oczywiście w każdym pokoju było ogrzewanie podłogowe, czyli na tych słupach
okładzono całą podłogę, a pod spodem ciepłe powietrze z kominków ogrzewało tutaj to pomieszczenie. Monika, myślisz, że w Ciapku moglibyśmy zrobić takie ogrzewanie? No jakbyśmy sobie zrobili takie stopnie, to chyba byśmy chyba musieli trochę tam na czworaka chodzić. Tak, ale i trochę by wagowo było słabo. No, na pewno. Fajnie sobie tutaj żyli ludzie kiedyś, ale tylko ci bogacze. No bo niestety niewolnicy nie mieli już takich przywilejów. Zobaczcie, jak cudownie tam wszystko widać. Jaki tu fajny był widok. Na pewno jakiś taras był. Teraz stoi ławeczka, można sobie usiąść. Tutaj był główny dziedziniec. A tu pod drzewkiem tu stoi na ściapek. Tak, a tam stoi na ściapek. Nie widać go, bo go krzaczki zasłaniają. Ale właśnie w takim miejscu sobie nocowaliśmy dzisiaj. A ten budynek tutaj za mną został wybudowany w 1868 roku i znajduje się tam muzeum. Jest to pierwsze muzeum rzymskie w Europie i znajdują się tam przedmioty wydobyte właśnie podczas odkrycia tutaj tego całego kompleksu. To idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć. Tam są skrawki tynku ze ścian z oryginalnym kolorem fal. Także mniej więcej można zobaczyć, jakich kolorów używali na ścianach w tych wszystkich pomieszczeniach. Tam na górze macie fragment rury i właśnie nimi to płynęła tutaj woda pitna, woda do łaźni. Tutaj znajdowała się brama. Przez tą bramę mogli już wejść tylko specjalnie zaproszeni goście, że tutaj już na tej części mieli niestety dostęp, nie wszyscy mogli wejść. Właściciele oraz ich goście. I goście, tak. A tutaj po tej stronie, o właśnie za tym budynkiem, już mógł sobie każdy wejść, czyli żołnierze, tam był ogólnie dostępny dostęp. Czy służba, tak. Służba, czy ludzie, może tutaj też handlowali trochę na tym. Tak, bo to był taki duży plac, tam. Dziedziniec. A tutaj ten dziedziniec już był tylko dostępny dla uprzywilejowanych. Tak, także my jesteśmy teraz uprzywilejowani, idziemy po tym. Och, a ja chcę zaraz się wykąpać tutaj, poproszę, żeby nam przyrządzili jakiś pyszny obiadek. Nie, tak naprawdę kończymy już to zwiedzanie. Idziemy teraz na kawkę, bo wiedziałam, że tam robią dobrą kawkę. Ciacho jest. I jest właśnie jakieś fajne ciasto. Ja jestem trochę uzależniony. Więc pewnie się nie oprzemy. No i co? Ogólnie miejsce fajne, powiem wam szczerze, bardzo relaksujące. Troszeczkę w miłej atmosferze. Można się dowiedzieć. Można tu sobie zobaczyć, tak. Szczególnie teraz, jak te piękne jesienne liście tutaj otaczają cały tutaj ten tak, kompleks. Jest piękna w ogóle okolica. Fajne są szlaki takie, żeby można było sobie pochodzić, więc pewnie jeszcze się gdzieś wybierzemy. Mhm. No, także do później. Do później, hejka. Thank you.